Dzień dobry, z tej strony Elżbieta Jurkowicz, Holistic Day Spa. Dzisiaj temat pielęgnacji dłoni, czyli jak w prosty i naturalny sposób możemy wykonać pielęgnację dłoni w warunkach domowych z tego, co znajdziemy w kuchni. Także zaczynamy. Będziemy potrzebować około 2-3 łyżek cukru. Tutaj akurat mam cukier trzcinowy. Oliwę z oliwek lub też jeżeli macie olej kokosowy, jak najbardziej też może nam się posłużyć. Jogurt naturalny i folię spożywczą. W pierwszej kolejności będę chciała Wam przedstawić, jak wykonać peeling dłoni. Czyli do tych 2-3 łyżeczek cukru dodajemy oliwę z oliwek, 3-4 łyżeczki. I mieszamy. Możemy sobie też dodać tutaj, jeżeli mamy jakiś olejek eteryczny. A jeżeli nie, to ta forma też może być. I taką konsystencję nakładamy już na wcześniej zwilżone dłonie wodą. Rozprowadzamy równomiernie, wykonujemy peeling. Po wykonaniu peelingu spłukujemy ciepłą wodą. Po wykonanym peelingu czas na maskę. Również wykorzystamy tutaj oliwę z oliwek, ale w połączeniu z jogurtem naturalnym. Czyli około 3-4 łyżeczek oliwy z oliwek mieszamy z około 4-5 łyżkami jogurtu naturalnego. Ja już tu mam gotowe, wszystko wymieszane. Tak wygląda nasza maska. Nakładamy ją równomiernie na dłonie. I generalnie rzecz biorąc, dobrze by było, gdybyśmy mieli jeszcze folię spożywczą, o której wcześniej mówiłam, aby zawinąć dłonie i zrobić to zjawisko okluzji, czyli pod wpływem ciepła te składniki aktywne będą się zdecydowanie szybciej wchłaniać z zachowaniem właśnie tych właściwości odżywczych. Generalnie rzecz biorąc, trzymamy sobie tą maskę wraz z folią tak 15, nawet 20 minut. Później ją ściągamy i również spłukujemy ciepłą wodą. Mam nadzieję, że te pomysły, które przedstawiłam, spróbujecie sami. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!